Ale wszystkim, w dzisiejszym odcinku flancowanie tytoniu. Jak to się mówi, zaczęliśmy już... Kiedyż zaczęliśmy? Przedwczoraj. Przedwczoraj. Zaczęliśmy, nie nagrywaliśmy, słychać, jak to się wszystko kiełbasiło. Ciężko było wziąć się za... Po prostu człowiek zapomniał, jak to robi. I tu brakowało, tamto się odkręciło, tu się przekręciło, się już nie nagrywamy, a zresztą tak mocno wiało, że nie wiadomo, co głosu by było słychać, także... No co, lecimy ususem. Tutaj mam usy zaopatrzony jest w kilka znaczników, naprowadzaczy, prostowników, nie wiem jak to nazwać, tak żeby mniej więcej ocenić. Sadzarka robi taki zarys. Tutaj nie można widać, bo to już jest stary zarys, to jest taki zarys, tam gdzie ma być następny rządek. Także ona to robi taki znacznik. Ja to pokażę. Taki znacznik jest właśnie. Tak. To nam pokazuje z jednej strony. Załóżmy, tutaj się kładzie dwie skrzynki. Czy to fabryczne było? Nie, to było, ja to zrobiłem, doczepiłem razem z tą budą tutaj, z tym okryciem. Od słońca, od deszczu, bo... I z drugiej strony też wchodzi, można założyć dwie skrzynek. Oczywiście mamy swój siewnik rozsiewający. Jak już wcześniej pokazywałem. Dwie skrzynety przychodzi. Tak zrobione na takie skrzynki ogrodnicze. Z jednej strony, dwie strony, tu jeszcze trzeba nałożyć z drugiej strony jeszcze jedną skrzynkę. Jak już tak pokrótce mówię, bo się troszkę śpieszymy, bo późno wyjechaliśmy w pole. Oczywiście napęd sprawdzić, czy działa. Nastawione jest na jakieś 5 tutaj, chociaż podziałka tego nie mówi, ale ja patrzę tutaj po bębnie, dość sporo dajemy. A nawóz stosuję jak co roku. Jaramila kompleks. Mikroskopikowy. Nie wiem, czy to tego jest 12, wiem, że jest azotu i tam jakiś wiele i składników. Dzisiaj mamy troszkę tak niedużo, bo to mamy tylko połowę wzięliśmy, bo chyba zjedziemy do domu, jak to wysadzimy, bo tutaj jest odmiana Simona, a po obiedzie będziemy sadzić 28. Także jest różnica we flancu w Simonie, bo jest takie listki, są bardziej delikatniejsze i przy wyrywaniu z tunelu po prostu rwały się listki, także 28 jest mocniejsze, krzaki mają. No. Dobra, to i co? Ja jeszcze zakładam, biorę nawóz na przód, no i jedziemy sadzić. Ile tego nawozu daje? Nie wiem, wiecie co? Nie wiem, nastawiłem na 5. Zobaczymy, że to jest, wszystko jest hektar 20 tutaj, ile pójdzie. Muszę po prostu tak obliczyć, bo tak nie pamiętam już z zeszłego roku ile też. Ja biorę nawóz i jedziemy. Nasadzimy oczywiście sadzarką dwurzędową, łapkową, taką tradycyjną. No co to powiedzieć, trzeba zobaczyć jak ona sadzi. Na 4 łapki, czyli rozstaw. A, jeszcze nie wspomniałem. Sadzimy pasowo, czyli tak. Mamy tu 80. 80 jest szerokości sadzarki. A tu mamy 60. I tak o, 60, 80, 60, 80. Także po tym, tu w tych szerszych ludzie zrywają. Po prostu, żeby się nie pomylić. Bo jak są równe, to ludzie się czasami mylą i wchodzą. Także jest szerzej miejsce jak do zrywania ręcznego. No i maszynę mamy przystosowaną też do tego, żeby po prostu w takim systemie 80 na 60, 80 na 60. To jedziemy. To wszystko jedziemy, jedziemy. Jak ci się sadzi? Tak. No w taki właśnie sposób sadzi się rozsadę. No, trzeba mieć sprawne dłonie, aby nie robić mijaków. Sada zdrowa, widać białe korzonki. No właśnie, ja mam tyle czasu, taki sprawny mam dłonie już, że mogę nawet korzeń pokazać spokojnie do kamery. O. Sadzę już od dziecka, od małego. Się w sumie wychowałem sadząc tytoń. Można powiedzieć, że ja to całe życie robię. Ja tylko sadzę tytoń. U nas tak się dobrze sadzi, że nawet nie trzeba czwartej osoby do poprawiania. W ogóle mi jakoś się nie robi. A rozsada już się prawie kończy. W takim wypadku trzeba krzyczeć: stój!
O, kierowca się zatrzymuje. Niewygodną rzeczą jest wsypanie tego nawozu, bo to w sumie nie ma miejsca. Co, bierzesz jeszcze coś później? Jakąś saletę? Tak, później po posadzeniu pierwszy przejazd wsypiemy saletę wapienną. Szorownikiem jakimś. Szorownikiem, tak już. Ten cały siewnik przestawiamy do takiego opielacza ręcznego, do opielacza maszynowego i sypie się. Co? Jak się sadzi luziakiem? Dobrze. I co? I sadzimy dalej, nie ma co. Sprawne dłonie. Trzeba to z jednym uchem. Muszę słuchać, czy się nawóz sypie. Sypie się. Jak wyglądam? Dobrze. Chodź. No, tak właśnie sadzimy. Tu w te łapeczki trzeba. Korzeń do dołu. No, tak właśnie. Lepiej troszeczkę bardziej korzeń wyciągnąć niż wcale. Bo nie ma kogo, żeby poprawiał tam z tyłu. No tak, flance, roślina po niemiecku, no to ty się nie powinno tak mówić, kurczę, flance. Kurde, szwab jeden, kurna. Aj, co tak to? Mówi byle jak. Aj, u nas się tak mówi byle jak. Odwilżanie jakieś, kurcze. Aj. Jakieś odwilżanie. Jakieś szlaufy, kurde. A nie szlauchy. Szlajfy. Koneczki. Jak się byle jak u nas mówi. Byle jak się u nas robi. Aby do przodu. Aby do przodu. W sumie do tyłu. Siedzimy do tyłu. Siedzi się do tyłu. Aj. Wszystko do przodu. Wszystko na opak u nas. Ale się sadzi. Bo czasem warto zerknąć bok. Czy się nawóz sypie? Sypie się. Jednak te nowe leje lepsze są, nie zapychają się jak tamte stare. I faktycznie są dwie długości lei. Tato kupił krótsze i płakał. Tak, miały być dłuższe te, co są. Teraz są trochę przerobione. Są skrócone tamte stare. No może tato się chciał tańsze po prostu. Bo chciał oszczędny. Kupił krótsze. Nie. Ale się nie zapycha. Tak, teraz mamy też fajną temperaturę, bo ostatnio było deszczowo. I całkiem te koła były zaklejone, aczkolwiek jest tam taka zdrapka przyspawana. Początkowo ta sezarka dość uboga była, no ona to nic nie miała praktycznie. Dobra, ja tu jestem już w środku, słuchajcie. No i tak tutaj, no, no widać, jedziemy. Fajnie się zrobiło, bo... Gdzie te moje biegi są wszystkie? Dobra, co? Fajnie się zrobiło, bo słońce zaszło, chmurka wyszła. No i tak to robię, słuchajcie, takim moim wyznacznikiem jest ta kreska, co tu tak się rysuje i od czasu do czasu, no, no i tak patrzę, ja tu mam taką kulkę, nie wiem czy to będzie widać tu przy tym przy drążku i tak nacelowuję na tę rysę. No i tak to, a ten łańcuch, co tutaj tam widać, to nie widać, on tak opada na ten rządek poprzedni,
No i ja tutaj tak się męczę, no tak staram się mniej więcej równo sadzić. No. Lub zaraz pewną paluwa w kamerę wsadzę jak zwykle. No ale wiecie, no tak to wygląda. Ja się zastanawiam, teraz tak. W lusterku wszystko widzę. A druga strona też rysuje. Także ja tu jestem odpowiedzialny w sumie za równe posadzenie. No i tu się nawóz sypie, a z tyłu na sadzarce słyszą jak się nawóz sypie, bo to jest bardzo ważne, bo to jest w sumie jedyny nawóz, który ja tu daję, tylko daję pod korzeń. A może później coś dogramy, jak ile tego nawozu idzie. Także ja tutaj o, troszkę ta kamera, troszkę żeby tu nie skrzywić, pewnie zaraz coś zrobię, jakieś kiełbasy. Tak to sadzimy. Troszkę w lusterko, troszkę w jedno, drugie lusterko. No i do przodu. Słuchajcie, idzie nam to bardzo wolno. No, bardzo wolno do mnie. To nasze sadzenie to tak bardzo długo to wychodzi, bo trzeba te flance zrywać. Bo... No ale no cóż, no nie ma wyjścia, nie ma wyjścia. Dobrze, że jest. Dobrze, że jakoś tam w tym tunelu. Z tyłu wygląda. Dobrze. Dobrze, jakoś tam w tym tunelu jakoś to się ta rozsada zeszła, byś dało się ją wychować, bo czasami jest no różnie, no czasami różnie, czasami trzeba później szukać. Dobra, to ja na ten, może spotkamy się na końcu, jak dojedziemy do końca, bo jak już mówiłem, tutaj odmiana jest Simona, a później tak już pod wieczór, no po południu, no zjedziemy na obiad, będziemy sadzić ten VLG, tylko coś tam ten 28 niemiecki, no co zawsze miałem, no. W sumie on to najbardziej mi podpasowuje na pola, ale sprawdzę te Simone też, żeby tam nie mieć sobie do zarzucenia, że nic, że inne odmiany nie zmienię. Może będzie lepsza, może na drugi rok tylko te Simone posadzimy. No zobaczę, tam spotkamy się aż przy samochodzie. No. Jak mówiłem, w środku w kabinie, nie wiem czy tam coś było słychać, dojechaliśmy do końca. Jak mówiłem, znacznik jest tutaj na tym rządku, a tędy patrzę przez kabinę, przez tę gulkę, nie wiem jak to nazwać, gulkę. I tu mi ta gulka trafia na tę rysę, co to jest. No i tak jak to widać, no staram się to prosto posadzić. No. Dobrze, także jedziemy teraz dobrać rozsadę i będziemy... Dokończymy chyba tu jeden rządek tu, a pojedziemy tam dalej z odmianą 28. A, co chciałem jeszcze powiedzieć, wiecie co? Zakupiliśmy tutaj koła pneumatyczne. Pneumatyczne, nie wiem, niezniszczalne, ale wiecie co? No to jeszcze dobrze wygląda, ale tamto jakieś takie jajo się zrobiło. Chyba nawet niezniszczalne koło zniszczyłem. Czasem jest buch tutaj brudny, trzeba oczyścić. To jest w miarę. Wypycha takimi kotami. Fajnie kocie, jak się sadzi. Dobrze, bardzo dobrze. Dobrze, jest za darmo. Najważniejsze jest, żeby zrobić prosto. Nie krzywo, tylko prosto. Ale ponoć jak jest krzywo, to lepiej rośnie. Tak, słyszałem, tam ktoś powiedział, że w kiełbasach lepiej rośnie. No. Ale jak jest prosto, to ładnie wygląda. No. Także, pod lasem pokażemy, ile nawozu się sypie z tych trąb ślimakowych. Znaczy z tych trąb słoniowych. No. Z trąb słoniowych. Tak jak mówiłem, zrobimy taki mały eksperyment. Zobaczymy ile się sypie tego nawozu. Ciągnę tego. Te drobne słonia. No. I puścimy ją. Mamy tu nastawione jakieś, bym powiedział, 3,5.
bo chcę ten kawałek tak posypać, ale zobaczycie, jak to mniej więcej wychodzi na ziemi. Ja przyjadę kawałek. Jak widać, właśnie tyle dostaję, to chyba niebieskie granulki, bardzo dobrze widać na ziemi, tyle dostaję po prostu pod krzaka, to jest nastawione na połowę. Zwolony jest z tego rozwiązania? Tak, ale myślę, żeby to sypać tak punktowo, wiecie, tak żeby pod każdą roślinę jakoś tak zrobić, żeby to sypać tak, o. Stąd, dotąd, tego żeby... Ile na hektar idzie, myślisz? 120, więcej? Tutaj pójdzie? Przy tym jakieś 100 kila, 100, ponad 100 kila. Ale tylko tak tyle posypiemy tutaj, bo to jest świeży kawałek. Także nie chcemy, żeby go wybujało. Dobra, to co, zaczynamy sadzić. Tego trąbę włożę. No, także myśmy dzisiaj, na dzisiejszy dzień już skończyli. Zostało nam tylko tyle. O, tak sam raz. Zawsze staramy się dochodzić do końca rządku, żeby tam później tam w środek nie wjeżdżać. A mnie zostaje tylko oczyścić troszkę maszynę. No, tam troszkę tak, o tam. Pole nierówne. No. Ja się starałem jak najlepiej, także ja oczyszczam maszynę. I co? Słuchajcie, jutro znowu to samo. Z rana, gdzieś koło czwartej, zrywamy rozsadę. Później to, co zerwiemy, postaramy się wysadzić, żeby tam na niedzielę nic nie zostawić. No. Także co, w tym odcinku kończę i trzymajcie się do następnego.